Ciebie, Marku, równie serdecznie witam. Jak moich widzów. Dzień dobry, witaj. Witam, witam serdecznie. Ty masz dla mnie jakąś niespodziankę? Tak, chciałem nawiązać do ostatniej naszej rozmowy i chciałem tą rozmowę, która stanie się łącznikiem tych dwóch, zacząć od cytatu znowu z Isaaca Newtona i to, mam nadzieję, uzmysłowi na razie w języku polskim wszystkim widzom i słuchaczom sytuację. Newton w pewnym momencie w liście napisał: jeśli widzę dalej, to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów. I dalej. Jesteśmy jak karły, które wspinają się na ramionach gigantów, by widzieć więcej od nich i dalej sięgać wzrokiem, i to nie za sprawą bystrości swojego wzroku czy wysokości ciała, lecz dzięki temu, że wspinamy się w górę i wznosimy na wysokość gigantów. A i to chciałem, że tak powiem, dedykować tym wszystkim komentatorom w polskim internecie, którzy poruszają się wyłącznie na poziomie zdarzeń, jeżeli jest to poziom komentarza, czyli co się zdarzyło. Natomiast jeżeli jest to poziom komentarza, to na poziomie bardzo banalnym i z reguły nieprawdziwym. No i to już dotyczy niestety i profesorów, i znanych publicystów. Czego unikają? Unikają wskazania i dyskusji na temat sprawcy. To unikanie wskazania i dyskusji na temat sprawcy jest dyskusją o grawitacji, w której chce się za wszelką cenę uniknąć mówienia o grawitacji. A i to chcę uzmysłowić, jeszcze raz mówię na początku, wszystkim profesorom, nieprofesorom, mega znanym publicystom, próbują mówić o grawitacji, unikając jak śmierci zauważenia. Zauważenia grawitacji. Zauważenia grawitacji. Dokładnie tak. Markus, a może jeszcze dodam, przepraszam, tak, może jeszcze wymienię, tak z rozpędu, żeby już mieć to z głowy, wymienię podstawowe nazwiska, które no, zajmują się analizą globalizmu. Mówię o nazwiskach francuskich i tak ciurkiem je wymienię, być może ktoś sobie to zatrzyma, później poszuka, poszuka publicystyki w języku francuskim i tak dalej. W języku polskim tego typu publicystyka jeszcze nie występuje, ale za chwilę, no chyba, że w wydaniu profesora Jacka Bartyzela, ale tam też odniesienia do tego, co się dzieje dzisiaj, są bardzo takie, bym powiedział, stonowane i delikatne. Natomiast dużo lepiej to wygląda w języku francuskim. To są takie nazwiska jak oczywiście Pierre Deillard, bo to jest najważniejsze chyba w tej chwili, najciekawszy analityk francuski, Edmund Jouvet, Paul-Marie Couteau, Philippe de Villiers, Alain Soral, Robert Menard, Hervé Ryssin, Dominique Jamais, no, czy wydawca katolicki, tu jest wymieniony François Xavier de Joubert. I to oznacza, że istnieje pewna szkoła myślenia, bo oni kończyli najlepsze uczelnie francuskie, są to ludzie bardzo dobrze wykształceni, i sposób, w jaki są cenzurowani przez Wikipedię, wskazuje, że na ciężar gatunkowy tego, co oni robią i w jaki sposób robią. I jeżeli chcemy mieć świadomą opinię publiczną w Polsce, czyli tą część taką, bym powiedział, bardziej intelektualną niż tylko to zwykłe interesowanie się, co się zdarzyło, albo próba przewidywania, co za chwilę może się zdarzyć, jeżeli chcemy to pogłębić i pogłębić nasze teorie dotyczące tego, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak się, a nie inaczej będzie działo, no to powinniśmy również wrócić do tego typu szkoły w języku francuskim. Nie ukrywam, że będziemy też wracali do ciekawych analiz w językach innych, na przykład w języku angielskim. Też zdarza się takie znaleźć. Więc jak gdyby spróbujemy te światy ze sobą połączyć. Połączyć, tak? I nie ma, podkreślę, żadnego powodu, żeby język polski i strefa języka polskiego była pod tym względem upośledzona. I mam nadzieję, że to zaśmiecanie polskiego internetu tymi komentarzami, bym powiedział, ekstremalnie
banalnymi, nic nie wnoszącymi i nieprawdziwymi w 60, czasami w 70%, że to się skończy. To znaczy, że ci ludzie, profesorowie i znani publicyści nabiorą pokory i zaczną po prostu więcej czytać i głębiej się nad tym wszystkim zastanawiać. No i najlepiej, gdyby nie mieli publiki. I najlepiej, gdyby, tak, opowiadając te swoje dyrdymały, gdyby nie znajdowali widowni. Dokładnie tak. Marku, wróćmy do pytań zatem. Pozostały nam jeszcze pytania. Na niektóre już odpowiedziałeś w poprzedniej części, ale mamy jeszcze takie pytanie, które powstało pod powtórką Salonu Ludzi Wolnych odcinka 17. Dlaczego powstała bestia? I czytelnik czy też czytelniczka pyta. Wspomniał pan, że wiedza jednak pochodziła z tradycji żydowskich. A zarazem wspomina pan, że tajemnica nie pochodziła ze środowisk izraelskich. Czy może pan to szerzej wyjaśnić? To jest bardzo intrygujące i ciekawe, panie Marku. Powiem najprościej. Po pierwsze, tradycja izraelska to jest tradycja syjonizmu. Syjonizm to jest, początki syjonizmu to jest połowa XIX wieku. Czyli to jest tradycja bardzo świeża. A początki państwa izraelskiego, no to jest tam rok 1948, czyli to jest tradycja jeszcze świeższa. W związku z tym byt państwowy Izraela należy traktować na razie incydentalnie, jako być może ważny poligon dla globalistów i być może jakoś tam w jakiś sposób ważny poligon dla bestii, natomiast należy to traktować jako pewien poligon. I dwa, być może fragment jakiegoś projektu, który bestia próbuje zrealizować. Natomiast tradycja żydowska, no to już jest potężna historia. I dodam tylko tyle, że o tradycji żydowskiej i o historii żydowskiej będę za chwilę opowiadał w ramach trzeciego sezonu Salonu Ludzi Wolnych. I pierwszy odcinek tego sezonu nosi tytuł Naród Wybrany. I w tej chwili, jak gdyby, pozwolę sobie już nie wchodzić głębiej w tą tematykę, bo zaczniemy się w niej zanurzać no, dość głęboko. Kolejne pytanie, bardzo dziękuję za tą odpowiedź, a kolejne pytanie pod odcinkiem 20. Pytanie Macieja Chodakowa. W takim razie, czy wszystkie konflikty, które są obecnie na świecie, to wojny religijne? No wprost przeciwnie, raczej wszystko wskazuje na to, że są to wojny prowokowane od góry, czyli struktura bestii uruchamia te struktury globalistyczne, te z kolei uruchamiają Stany Zjednoczone i większość tych konfliktów niestety wywoływały bezpośrednio struktury, w tym no, jednostki specjalne, czy też służby specjalne Stanów Zjednoczonych. Więc jak gdyby nie ten bardzo wyraźnie w tej chwili, bardzo wyraźnie dający się wskazać czynnik, no to być może udawałoby się ten świat jakoś znormalizować i uspokoić. Mamy tylko problem tymczasowy z oceną krajów BRICS, dlatego że te kraje no, brały wcześniej udział w projektach, włącznie z tą operacją C-19, brały udział w projektach no, animowanych przez globalistów i przez bestie no, konkretnie. Natomiast być może dojrzały już do tego, żeby zacząć z tego, bym powiedział, żelaznego uścisku powoli się uwalniać. No i, tak. I teraz w związku z tym będziemy obserwowali grę, mianowicie pewien rodzaj ukrytych negocjacji, jak zwykle niewidocznych. My będziemy poznawali tylko pewne skutki tych negocjacji, ale takie negocjacje na pewno będą się toczyły, zarówno z, może mniej z BRICS-em jako całością, ale z poszczególnymi krajami BRICS, w tym z Chinami, z Rosją przede wszystkim, ale oczywiście z Indiami, z Brazylią. To będzie proces ciągły. Negocjacje połączone z rywalizacją, i z podskórną wrogością, to znaczy po tym, co się stało, nikt tu już nie ufa nikomu. Czyli podstawową cechą tego, co będziemy obserwowali po roku 2020, i dlatego nazwałem ten okres okresem przejściowym, to jest kompletny brak zaufania wszystkich do wszystkich,
w tym całej reszty świata do tak zwanego świata zachodniego ze Stanami Zjednoczonymi na czele, na co owe Stany Zjednoczone w pełni zasłużyły, no bo w tym stopniu poddały się strukturze satanistycznej bestii, no który stał się, bym powiedział, aż oczywisty. I teraz nie widzą tego ludzie, tutaj znowu mój komentarz, w podobny sposób, w jaki to jest pokazywane w filmie Nie patrz w górę. I wszystkim ten film Nie patrz w górę serdecznie polecam, dlatego że ten film opowiada o komecie, która się zbliża do Ziemi i która no, wywoła katastrofę cywilizacyjną o niewyobrażalnych rozmiarach. Prawdopodobnie nic z cywilizacji na kuli ziemskiej nie zostanie. Ale rząd w Waszyngtonie jest już w takim stadium czegoś, co nazwaliśmy deracjonalizacją. Pamiętajmy, że jednym z najważniejszych takich celów pośrednich przed depopulacją, celów pośrednich bestii jest deracjonalizacja, czyli wysyłanie takich komentatorów, jakich obserwujemy, do komentowania różnych rzeczy, jakich obserwujemy w internecie, czyli profesorów politologii i sinologii, którzy opowiadają kompletne dyrdymały. No więc to jest fragment tej i zresztą mega znanych publicystów, bardzo popularnych, którzy też opowiadają kompletne dyrdymały, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. I to jest fragment tej deracjonalizacji. Ludzie mają przestać kontaktować się z faktami i z własnym rozumem. W filmie Nie patrz w górę poszło to tak daleko, że rząd zarządził akcję propagandową, finansowaną ze środków rządowych, z której zachęcano ludzi racjonalnie myślących, tak zwanych oświeconych, świetnie wykształconych, z dużych miast, młodych i przystojnych, do tego, żeby nie patrzeli w górę, dlatego że ta zbliżająca się kometa zaczęła być od pewnego momentu widoczna gołym okiem. No i hasło nie patrz w górę stało się głównym hasłem lemingów. No i tutaj w Polsce chyba ci, którzy są lemingami, od razu sobie przypomną, czyli ci wszyscy wielbiciele Tuska i Kaczyńskiego i innych, co to znaczy być lemingiem. Leming to jest ten, który po wysłuchaniu komendy pod tytułem nie patrz w górę, po prostu nie patrzy w górę i problem ma z głowy, oczywiście do tej katastrofy dochodzi. Ci, którzy nie patrzyli w górę, do końca zachowali dobry nastrój. Więc tutaj jest do ostatniej sekundy. No bo po prostu nie patrzyli w górę. Więc poziom deracjonalizacji, który pokazuje już nawet kultura masowa amerykańska, jest tak daleki, że wyemitowanie, znaczy wyprodukowanie tego filmu było możliwe. Pokazanie tej prawdy o społeczeństwie zachodnim dzisiejszym jest możliwe. Ja dlatego wymieniam nazwiska intelektualistów zachodnich, w tym wypadku francuskich, że warto poszukać źródeł tych, którzy z rozumem jeszcze się nie rozstali, którzy naprawdę głęboko nad tym się zastanawiają i z tą powszechną lemingozą pod tytułem jesteśmy młodzi wykształceni z dużych miast i świetnie zarabiamy i my w górę nie patrzymy, no to z tym po prostu należy skończyć i to kieruje do wszystkich pracowników wielkich korporacji, do tych wszystkich młodych, bystrych, przekonanych o swojej bystrości i o swojej przewadze intelektualnej, ale tak naprawdę ta cała ich przewaga intelektualna sprowadza się wyłącznie do wykonywania poleceń pod tytułem nie patrz w górę. Przekonałeś mnie, Marku, od dzisiaj będę więcej patrzył w górę. Mam kolejne pytanie, tym razem również pod odcinkiem 20. Ellie Wonder, Powder, napisała takie dwa komentarze. Elżbieta, tu mowa o Elżbiecie I, Elżbieta nie weszła w relację z bestią, przecież Watykan wydał na nią wyrok. Wszystko zaczęło się dziać dopiero po jej śmierci. I dalej pisze zaraz drugi komentarz. Tutaj nie chodzi o cierpliwość, tylko o fakt, jak Elżbieta rozgrywała bestię. Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, aby to właśnie ona wyszła w tego typu układ. Ktoś, kto tak twierdzi, posługuje się wiedzą uporządkowaną, zmienioną, a ta nie ma nic wspólnego z Elżbietą Królową Serc. Zacznę od Królowej Serc. To jest ten typ propagandy, czyli pani przez przypadek podała fragment propagandy XVI-wiecznej. Wówczas obowiązywała propaganda szeptana, dlatego że wydawnictw było stosunkowo niewiele i to dopiero wtedy zaczęto upowszechniać prasę. Taki wynalazek jak media, w tym wypadku prasa, to jest druga połowa
XVI wieku, pierwsza połowa XVII wieku, zaczyna się to upowszechniać i Bestia zauważa, w jaki sposób media mogą służyć do manipulowania społeczeństwem. Natomiast służby angielskie w tym celu posługiwały się plotką. Cechą charakterystyczną Bestii jest to, że ich faworyci, zwłaszcza jak są wierni do końca tej strukturze i jak gdyby no nie nawaliły z punktu widzenia tej struktury, są oświeceni, jaśnie oświeceni, kochani, są, czyli od razu spotkamy pewien wianuszek epitetów bardzo pozytywnych, czyli uwielbiani, kochani, zapamiętani, nawet piękni, obojętne jakiej by urody nie byli. No to tutaj już w przypadku urody Elżbiety, ponieważ to była kobieta, pozwolę się wycofać, ale na pewno będzie określana jako, nie wiem, mecenas sztuki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak ten mecenas wyglądał? No pokazałem na przykładzie Ferdynanda Stanleya. No ten odcinek już został wyemitowany. No i po to było wspomnienie Ferdynanda Stanleya, bardzo poważnego kandydata do tronu Anglii, który kompletnie nie pasował służbom i który po prostu nagle zszedł z tego świata otruty i oczywiście nie wykryto sprawców. Co więcej, był to jeden z najbogatszych wówczas ludzi Anglii, ze świetnej rodziny. I to był autentyczny mecenas sztuki, ale wydawał na to własne środki, no, należąc do jednej z najbogatszych rodzin angielskich. I notabene jego żoną była Alice Spencer, czyli nazwisko to samo, co księżnej Diany, co warto podkreślić, więc to wówczas była bardzo zamożna rodzina. I teraz pani posługuje się pewną kalką, pani, która to komentuje, posługuje się pewną kalką propagandową, czyli wprost odczytuje komunikaty Bestii, czyli jeżeli ktoś był oświecony, no faktycznie Elżbieta była bardzo dobrze wyedukowana i o tym za chwilę w tym odcinku, który będzie emitowany, będę opowiadał. Więc tutaj, jeżeli chodzi o wykształcenie, nic nie da się Elżbiecie pierwszej zarzucić. Natomiast czy ona mogła się w ten sposób uwikłać? No to przecież tłumaczę w odcinkach, mianowicie ona była uzależniona od struktury, która ją osłoni. Ona była kompletnie politycznie osamotniona, ona nie pochodziła z żadnej rodziny, która mogłaby ją osłonić. Więc jak gdyby była kompletnie oddana na pastwę swoich najbliższych doradców, a wśród nich no, pierwsze skrzypce odgrywał William Cecil, a Francis Walsingham, którzy to rozgrywali po swojemu. Charakterystyczna jest też kampania propagandowa przeciwko Marii I Tudor, no, która pozostawiła w sobie ślad postaci krwawej Mary, czyli mimo, że ilość ofiar za Henryka VIII i za Elżbiety I była podobna albo wręcz większa, no to przeszła do historii krwawa Mary, ale nie przeszła do historii na przykład krwawa Elizabeth, a bludy Elizabeth, no to już by było niemożliwe. Natomiast krwawa Mary tak, dlatego że Maria I Tudor była katoliczką i była głęboko zwalczana na wyspach, co nie oznacza, że nie miała zwolenników, bo gdyby nie miała zwolenników, to nie sięgnęłaby po koronę, ponieważ ona jako jedyna sięgnęła po koronę w wyniku buntu społecznego, krótko mówiąc, przeciwko Jane Grey. No, zbuntowały się masy i na czele tych mas stanęła Maria I Tudor, w związku z tym sięgnęła po koronę, no, ale ponieważ była wrogiem śmiertelnym Bestii, to dorobiła się bardzo złego PR-u, no i dorobiła się bardzo krótkiego życia, jeszcze poprzedzonego nieustannymi porodami, które były porodami fikcyjnymi, ciążami urojonymi. No tam w grę wchodziła prawdopodobnie jakaś farmakologia, która powodowała ten ciąg nieszczęść, którym była poddana Maria I Tudor. No i ale później z kolei w drugą stronę Maria Elżbieta I Tudor no była jednak wyraźnie chroniona i to chroniona również PR-owo. Bardzo dbano o jej dobry imidż, natomiast o jej wizerunek, natomiast jak to wyglądało w praktyce, to o tym będę za chwilę w kolejnych odcinkach opowiadał.
W tymże samym odcinku, 20 Marku, i w 21 zająłeś się też kwestią związaną z udziałem byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w tymże, co dziś dzieje się w świecie. No i powstały takie dwa komentarze, ja je zacytuję może w odwrotnej kolejności, najpierw od 21. Super Magda pisze, i tu totalne zaskoczenie. Trump walczy z Deep State, a pan twierdzi, że wręcz przeciwnie. Czy mógłby pan to uzasadnić? Dzięki. A pod poprzednim odcinkiem Jan Maciej napisał tak. Przewodząc takim mocarstwem, trzeba być wyjątkowo wytrawnym graczem. Jest to poker o najwyższych stawkach. Donald Trump miał okazję uczestniczyć już w jednej sesji rozdań. Obecny, acz często nieobecny Józio, powolny całkowicie zleceniom bestii, jest zatem wygodną dla swego zleceniodawcy kukiełką. Stąd to forsowanie kandydatury starca, bo jego poprzednik przy stoliku swoim blefem i szulerką sprawiał, że bestia zaczęła przegrywać coraz więcej rozdań i czuła się coraz bardziej zagrożona. Świat czeka teraz najważniejsza runda licytacji i to może być walka na śmierć i życie. Ciekawe spostrzeżenia, Marku, aczkolwiek no, przeciwne sobie. Dokładnie. I te, nie ukrywam, że jest mi bliższy pogląd ten drugi. Pana Jana Macieja. Pana Jana Macieja, to znaczy, że jest prowadzona gra. Jest prowadzona gra na bardzo wysokim, że tak powiem, poziomie. Natomiast ta gra zakłada również coś takiego, że Trump jest równocześnie człowiekiem bestii i równocześnie przeciwnikiem bestii. To są dwie rzeczy. I teraz w jakim stopniu on udaje przed nimi, że jest ich człowiekiem, to tu będziemy sobie ciągle zadawali to pytanie, bo na pewno w rozmowach z nimi on jest ich człowiekiem. Gdyby w rozmowach z nimi bezpośrednio, mówię z tymi, którzy pociągają za sznurki, gdyby w rozmowie z nimi dał innego rodzaju sygnały, to po prostu już by nie żył. Zabicie prezydenta Kennedy'ego było możliwe, więc zabicie, zdjęcie fizyczne Trumpa nie stanowiłoby żadnego problemu. Więc jestem przekonany, że w rozmowach z nimi on jest ich człowiekiem. Teraz on jest w rozmowach z nimi człowiekiem obsadzonym w roli wyzwoliciela na białym koniu. Teraz w jakim stopniu on skorzysta z tej roli, żeby faktycznie pewne rzeczy uwolnić, to będziemy obserwować i tutaj bardzo ważne jest, co on doprowadzi do końca, dlatego że za swojej prezydentury nie doprowadził do końca niczego. I mówię o takich historiach, że jeżeli się opowiada o handlu dziećmi, to należy po pierwsze pokazać sprawy prokuratorskie, które tego dotyczyły i te sprawy doprowadzić do wymiaru sądowego, czyli mają się ci sprawcy znaleźć przed sądem. A jeżeli w tej chwili się opowiada o tym, że, bo dzisiaj do mnie dotarł taki SMS, że Putin uwalnia dzieci na Ukrainie i uwolnił, no bo są tego typu audycje w pewnych mediach internetowych amerykańskich, uwolnił dzieci, dobrze, no to znowu to jest pytanie kolejne w stronę Putina, czy będzie uruchomiona prokuratura, czy będą uruchomione służby rosyjskie, żeby tą historię do końca udokumentować i zamknąć czymkolwiek więcej niż samo doniesienie. Czyli samo doniesienie, a powinniśmy traktować, bym powiedział, z takim, z rezerwą i z dystansem, bo nie wiemy, czy jest to fragment dezinformacji, w tym wypadku jakichś tam sił wschodnich, czy jest to prawda. I dwa, a jeżeli jest to prawda, to tego typu rzeczy nie traktujcie jako grę, a już zwłaszcza nie traktujcie tego jako grę z nami, czyli z ludźmi, którzy w poważny sposób patrzą na rzeczywistość, bo my nie będziemy się bawili w takie gry, tylko doprowadźcie tą sprawę do końca, znaczy chcemy poznać szczegóły i poznać sprawców. I dokładnie taki sam komunikat jest do Donalda Trumpa. A jeżeli jesteś już obsadzony, w tym wypadku Trump, a jeżeli jesteś już obsadzony w roli rycerza, który ma przyjechać na białym koniu, czyli bestia cię obsadziła w tej roli, który przyjedzie na białym koniu i zbawi Amerykę, to wykorzystaj tą rolę i doprowadź pewne sprawy do końca, czyli pewne zbrodnie trzeba pokazać, pewnych ludzi trzeba skazać. A dwa, jeżeli
sięgniesz po bestię, czyli tą strukturę, która tobą zarządza i która zarządzała wszystkimi prezydentami do tej pory i która być może będzie tak bezczelna w dalszym ciągu, że pokusi się o zamienienie Bidena ponownie w prezydenta. Jak mówię, jeżeli ponownie Biden zostanie prezydentem, to równie dobrze z polskiego punktu widzenia krowa może zostać prezydentem i wparowywać na oczach zdumionych telewidzów w roli osobowości numer jeden amerykańskiej do Air Force One z pełną ochroną służb specjalnych Stanów Zjednoczonych. Krótko mówiąc, jeżeli jesteście w stanie krowę, czy tak jak w prywatnej rozmowie powiedziałeś, kozła, zamienić na prezydenta Stanów Zjednoczonych, to znaczy, że uważacie, że ten proces deracjonalizacji jest już zamknięty i ludzie nie są w stanie ocenić tego, co widzą. Czyli w tym stopniu nie patrzą w górę, że nawet jak spojrzą w górę, to i tak nie widzą tej komety, bo nie wolno im jej widzieć. W tym wypadku nie zobaczą krowy wkraczającej do Air Force One w roli prezydenta. Gdybym miał wyrazić swoją opinię na ten temat, Marku, to powiem, że dla mnie widzę w tej chwili nie ma to żadnego znaczenia, jaki będzie ostateczny wybór w listopadzie. Tak czy tak, w tej chwili te karty rozdawane są z góry. Tak. Nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast ma to znaczenie do obudzenia ludzi, czy ona nastąpi wcześniej, czy później. To jakby... Znaczy nie, oni mają, no to ja dodam jeszcze jedno. Oni stanęli w takim rozkroku strategicznym z kilku punktów widzenia, ale to jest jeden z tych punktów, w którym są w rozkroku. Dlatego, że jeżeli będą próbowali zamienić krowę w prezydenta, no to raczej społeczeństwo się zorientuje. No i to dotyczy osoby Bidena. No jak wprowadzenie faceta, który ma problemy z pamięcią i tak dalej, no i widać wyraźnie, że prawie się nie porusza. I jest to już jakaś gorsza wersja Breżniewa. I próba udawania, że on wygrał wybory i że jest powszechny entuzjazm w Stanach Zjednoczonych w stosunku do tej postaci, no pokazuje, w jaki sposób tłumy amerykańskie i ta cała demokracja amerykańska jest manipulowana. Teraz, ale jeżeli prezydentem zostanie Donald Trump, no to znowuż nie mogą natychmiast, zwłaszcza po naszych komentarzach, ujawnić prawdziwej roli Trumpa, to znaczy, że udaje tylko tego, który przyjechał na białym koniu. Natomiast stawiamy inne wyzwanie, że Trump pewne rzeczy, występując już w tej roli, musi zakończyć. Znaczy nie może aż tak ostentacyjnie wpisać się w tą akcję pod tytułem deracjonalizacja. To znaczy, że wszystko jest jedną wielką mistyfikacją i on zamierza w pierwszym dniu po zaprzysiężeniu na przykład wygłosić do nas przemówienie pod tytułem uruchamiamy ustawę 447, będziemy od tej pory bić pokłony każdemu Żydowi spotkanemu na ulicy i tak dalej, i tak dalej. No więc jeżeli to nas spotka, to znaczy, jaką rolę w tym wszystkim odgrywał Donald Trump. Ale tak czy inaczej, moim zdaniem będzie to prowadziło do takiego totalnego, globalnego obudzenia w Ameryce. Bez względu na rezultat, tak. Tak. To tak, bo to uruchomi pewien proces. Ja nie ukrywam, dlatego podawałem w Strykowie dwa checkpointy, na które warto zwrócić uwagę. Pierwszy jest na koniec września. Zobaczymy, co uda się bestii naprawdę uruchomić poza kampanią strachu, czyli walenia kijem po kratach, w której no zresztą polski internet bierze walny udział, ale co naprawdę uda się bestii uruchomić w kategoriach prawdziwych. I drugi checkpoint jest na koniec stycznia, dokładnie jest związany z zaprzysiężeniem tego nowo wybranego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy, co się zdarzy w Stanach Zjednoczonych do 30 stycznia. Mam na koniec jeszcze jedno bardzo ciekawe pytanie, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie to pytanie może być zastrzeżone przez ciebie do następnych odcinków. Nie wiem, ale zadam ci je. Pisze Aga LT. Czy pan Marek mógłby rozgryźć historię rodziny Romanowów? Historia zagmatwana, rodzina najwyższej inteligencji Rosji i taka tragedia. Znaczy, ja powiem tak, do tej pory w tych nagranych odcinkach, jeszcze nie emitowanych, historią rodziny Romanowych się nie zajmowałem. Natomiast po pierwsze należy zauważyć, że była to rodzina spokrewna do rodziny, do dynastii panującej w Anglii. I sposób, w jaki zachowała się dynastia i ówczesny król Anglii na prośbę
Romanowych, żeby ich przyjął, to znaczy, żeby pozwolił im na wyjazd z Rosji, to ten fragment wydaje mi się najbardziej znaczący, charakterystyczny. Po prostu Romanowym nie pozwolono z Rosji wyjechać. Teraz wszystko wskazuje na rytualny charakter tej zbrodni, wszystko wskazuje również na to, że była to zbrodnia uruchamiana przez bestie rękami bolszewików za cichą zgodą części ich rodziny, w tym rodziny królewskiej angielskiej, czyli tej dynastii tak naprawdę hanowerskiej, ale zamienionej wcześniej, prawdopodobnie mniej więcej w tym samym czasie, na Windsorów, no, która to nazwa jest wyłącznie nazwą PR-ową. Marku, czy na koniec możesz nam zdradzić przynajmniej rąbek tajemnicy o kolejnych odcinkach, co w nich się znajdzie i w którym kierunku to pójdzie? To pójdzie w bardzo dobrym kierunku, dlatego że już ujawniłem, jaki tytuł będzie miał odcinek pierwszy. No więc odcinek dla tych, którzy nie oglądali naszej poprzedniej rozmowy.